Witam Cię, Łukasz. Witaj. I bardzo gratuluję. Drugie miejsce w Ośce dzisiaj. Wczoraj były różne tam problemy typu deszcze, nie deszcze, różne takie sytuacje, mieszana pogoda. Tak. Dzisiaj drugie miejsce w Ośce. Świetna walka z Michałem. Po pierwszym podjeździe tam 30 tysięcznych, czy jakaś taka mikro różnica. No, bardzo, bardzo niewielka. I w drugim coś tam Michałowi dołożyłeś. Zresztą Michał się śmiał, że czuję się jak stary lis, który dostał od młodego. ale jakby śmiałeś, że fajnie, że wszystko jest w takiej dobrej atmosferze i że współpracujemy. No to jest najważniejsze, żeby ta atmosfera była. Jeździmy w jednym zespole i to jest kluczowe. Najlepszym, dodajmy. Tak, najlepszym zespole, a tak jak mówisz, pierwszym wyścigowym była ta przewaga o włos faktycznie. Tak, więc... tak, naprawdę. Także w drugim postawiłem wszystko na jedną kartę, zaatakowałem, no i się udało. I tym sposobem jestem drugi w Ośce. Na koniec sezonu podsumowałem, że tempo jest. Jest młody, wchodzi do gry. Tak jest. Też zacząłem tak naprawdę w tym sezonie, zadebiutowałem. To ktoś się namówił, czy tak się samo wziął? No jest taki jeden. Nie drążmy, bo się będę musiał dołożyć. No. Ciepły chłopak. Nie, ale słuchaj, ale powiedz mi tak. Super zadebiutowałeś, pierwszy sezon, parę miejsc na podium. Na koniec duży akcent, bo drugie miejsce w Ośce. I tak. Powiedz mi teraz, jaki plan na przyszły rok? No, na przyszły rok na pewno chcemy wystartować w całym cyklu wyścigów górskich, to na pewno. Sprzęt pozostaje ten sam, aczkolwiek będziemy dużo pracować przez zimę, żeby był jeszcze szybszy niż jest teraz, ale teraz jest naprawdę mega, mega mocny i to też... To też rodzi problemy, no czasem jest dobrze, a czasem... Tak jak wczorajszy dzień, dużo, dużo nieciekawych sytuacji się działo, chociażby ten pierwszy podjazd treningowy, gdzie na prawym zakręcie po prostu zacząłem się obracać, tak? Mhm. Zacząłem kręcić bączki, chciałem zaznaczyć swoją obecność, nie? Także chyba mi to dobrze wyszło. Jest szybki młodziak. No, także, wspomniany wcześniej Michał. No jest to mój debiut, no, uczę się tego wszystkiego, dużo trenuję, dużo stawiam na to, żeby być coraz szybszy. No i przyszły sezon atakujemy, wiadomo, z najlepszą ekipą. Firmą Mewotech. Tak, tutaj z wielkim człowiekiem, który mi podpowiada. 1,80 m to znowu nie taki wielki. Tak, no i liczę na to, że w końcu wrócisz też do ścigania, żeby ten namiot był większy, tak? No, też mam taką nadzieję. Żebym nie musiał tak wcześnie wyjeżdżać. Żeby budżet starszył, to jakiegoś cienkiego kupimy. Cienki, nie cienki, ale na górze się możemy spotkać. Nie, no oczywiście, ja bardzo szanuję, bo to w tych autach małych jest też mega tempo. Tak. Dobra, wielkie gratulacje, mordo. I widzimy się w Załużu, a tak, może na Barburce Warszawskiej, możecie namówię. No nie. A może żeby tam TCR poszedł? To trzeba z chłopakami pogadać, nie, czego przerabiać. Nie namawiam cię na głupoty. No. Dobra, dzięki jeszcze raz. Czała. Brawo. Łukasz, trzymaj! Dziękuję bardzo, gratulujemy. Przechodzimy do 14.